Mocno syn urodził się na lodowisku, tak naprawdę. Czekał na starszego brata, aż skończy trening. Nie było innej opcji, żeby była inna dyscyplina sportu, tylko hokej. Mój brat grał w hokeja, spodobało mi się to, więc chciałem spróbować. Chciałbym być hokeistą, bo mało ludzi to po prostu potrafi. W akademii jest podział na grupy drużynowe. Zaczyna się od naboru, dziecko przychodzi, tam stawia swoje pierwsze kroki. W mini hokeju trenuje się do 8 bądź 9 roku życia, później przechodzi się do żaka młodszego do żaka starszego, następnie do młodzika i juniora. W grupie żak młodszy, żak starszy jest to na pewno cały czas doskonalenie jazdy na łyżwach, doskonalenie techniki kija, widzenie przestrzenne, doskonalenie strzału. Jest to trening codzienny, jest to mecz, który można powiedzieć jest nagrodą za cały tydzień ciężkiej pracy. Są to turnieje. W hokeju nie może przychodzić do żaka młodszego zawodnik, który nie absolwował treningi mini hokeja. Po prostu kto przyjdzie później, to już nie łapie tych zawodników, co trenowali wcześniej od mini hokeja. Tu już chłopcy przechodzą z mniejszego wymiaru tafli, czyli bo to gra się w tercie, jeśli chodzi o mini hokej, tu już przechodzą na pełny wymiar, na całe lodowisko. Pracujemy z trenerem Marcinem Cieślakiem razem z żakiem starszym, tutaj żak młodszy. I naprawdę my w tych dwóch kategoriach to mamy między 40 a 50 dzieci i naprawdę jest rywalizacja w tych dwóch kategoriach. Gramy maksymalną ilość zawodników, to jest 22, jaką mogę wystawić na mecz, a jeszcze jest paru chłopaków, którzy się nie zapali do składu i rywalizują i raz grają jedni, raz grają drudzy. No. Dyscyplina jest bardzo ważną rzeczą w hokeju na lodzie. Bez dyscypliny w hokeja grać nie można. Dyscypliny uczą się już tutaj te najmniejsze dzieci, które widzimy. Wiadomo, trener, zawodnicy, gwizdek. Nie wszystkie dzieci jeżdżą na turnieje, tylko też trzeba swoim zachowaniem, obecnością, zaangażowaniem przekonać trenera, że to on ma pojechać na turniej, czy on ma brać udział w meczu ligowym, ponieważ od żaka młodszego zaczyna się liga. U syna to jest to widoczne, że tak patrząc, on zaczął jak miał 4 latka, teraz chodzi do 4 klasy. No i przede wszystkim nawet to, że trzeba się ubrać. Zawiązać łyżwy, wyjść, nie spóźnić się. To jest taka dyscyplina i nauka samodzielności. Hokej wniósł oczywiście bardzo dużo do moich synów i do ich życia, bo granie w drużynie hokejowej to jest granie w zespole. Więc trzeba nauczyć się współżyć z kolegami z drużyny. Nawet jak ktoś jest wybitnym talentem, to potrzebuje jeszcze 4 zawodników obok siebie, żeby ten talent pokazać. Tu też istotny aspekt odgrywa szatnia, przyjemniejsza część hokeja. Ubranie się w taki sprzęt hokejowy, no to takiemu dziecku zajmuje około 15-20 minut i w tym czasie pojawiają się jakieś żarty, rozmowy, mogą właśnie poznawać się z tymi przyjaciółmi, zawiązywać te lepsze znajomości. Mam tam dużo kolegów, spotykamy się na przykład, przychodzimy do kogoś do domu i jakby dużo rzeczy fajnych robimy razem. Każdy jest fajnym kolegą i bez nich to nie byłoby tak samo. Na pewno szacunek dla przeciwnika, szacunek dla kolegów, rywalizacja sportowa, rywalizacja o to, żeby zostać wytypowanym do kadry meczowej. Nauczyło ich też przegrywania, ale nauczyło ich też tego, że trzeba walczyć. Tego się nie dostaje za darmo. Trzeba się nauczyć przegrywać, bo tak to żaden sportowiec, który nie umie przegrywać. To trzeba też się nauczyć wygrywać, a nie, że jak wygrasz, to potem następny mecz z tą drużyną masz gdzieś, bo o, wtedy wygraliśmy 20-0. Uczymy zawodników, jak się chować, nie tylko na lodzie, ale mimo lodu. Jak się ma chować ku rodzicom, jak się ma chować ku przeciwnikom na lodzie. Chcemy od nich, żeby się zachowali fair play na lodzie. Uczymy ich po prostu, żeby każdy miał swoje miejsce w zespole. Żeby walczył za swój zespół, za który gra.
I to po prostu razem z rodzicami się snażimy to i z trenerami robić, aby z tego zawodnika był po prostu bardzo dobry człowiek i potem w życiu. Czy będzie grał hokeja, ale tego hokeja grał nie będzie.